Piotrek Malarczyk, kapitan kieleckiego zespołu. Piotrze, pierwsza porażka na wiosnę, ktoś może powiedzieć, ale z drugiej strony tylko 3 zwycięstwa, a dodatkowo porażka z rywalem walczącym bezpośrednio o to drugie premiowane awansem miejsce, więc może okazać się, bo to, że jest bolesna, to na pewno, ale może się w końcowym rozrachunku okazać także bardzo, bardzo ważna. Bardzo kosztowna ta porażka, to trzeba przyznać i wiadomo, gdzieś tam do tej pory dwie drużyny się spotkały dzisiaj tutaj niepokonane, tylko tak naprawdę te remisy, które my notowaliśmy w tym sezonie, to nic nam nie da, nic nam nie dawały, wiadomo, że to nie była jakaś tragedia, ale nic nam nie dawały, bo my gramy o, wiadomo co gramy, gramy o awans i w tym wypadku te remisy niewiele nam dawały. Dzisiaj przyszła porażka, tak jak swoją, bardzo, bardzo kosztowna. Ale no jeszcze nic straconego. Co tu mogę więcej powiedzieć? Nic straconego, jeszcze zostało kilka kolejek i na pewno nie zwisimy głów, bo będziemy walczyć do końca, dopóki jest szansa zająć to drugie miejsce, to będziemy o to miejsce walczyć. Teraz czeka nas bardzo ciężki wyjazd i też bardzo ważny, bo też można powiedzieć z bezpośrednim rywalem o to drugie miejsce. I będziemy po prostu walczyć. Jak się nie uda zająć tego drugiego miejsca, to walczymy dalej. Po prostu naszym celem jest awans i na razie się skupiamy na tym drugim miejscu. Bardzo chcielibyśmy je zająć, wiadomo. Czy to się uda, zobaczymy. No, tak jak mówię, dzisiaj ta porażka bardzo dużo nas kosztuje na ten moment. Mówisz, nie zwieszamy głów, bo jeszcze mecze przed nami. No fakt jest faktem, jeszcze 5 spotkań do rozegrania, więc sytuacja może się diametralnie zmienić. Ale wiesz co, ja mam takie wrażenie, że wy w tym meczu dzisiejszym to zwiesiliście już głowy pod koniec, nie wierząc w to, że możecie nawet doprowadzić do wyrównania. Nie wydaje mi się, żeby tak było. Może nie za bardzo te akcje nam się zazębiały, bo jakby zagrożenie było jakieś po stałych fragmentach. Kilka akcji, kilka prób strzałów. Jakby nie wyglądało to tak, jak zazwyczaj z tego, co pamiętam, Koronę, jak Korona goniła wynik, to zazwyczaj było bardzo gorąco pod bramką przeciwnika, ale to też trzeba oddać Arce, że gdzieś tam umiejętnie się potrafiła bronić, ale nie powiedziałbym, że my dzisiaj zwiesiliśmy głowy gdzieś, nie wiem, 15-20 minut do końca i przestaliśmy wierzyć, bo mówię, bo nawet ten remis dzisiaj coś by nam dawał, bo wiadomo, niewiele, ale coś by nam dawał. Jacek Podgórski, niewątpliwie jedna z jaśniejszych postaci kieleckiego zespołu w tym meczu. Meczu jednak przegranym, ważnym, to mówiło się przed tym spotkaniem. Zaczęło się dobrze, no ale niestety schodzicie ze zwieszonymi głowami z porażką, pierwszą na wiosnę. Tak, ta pierwsza porażka niestety przyszła w takim momencie. Myślę, że mecz był wyrównany, aczkolwiek nie ustrzeliśmy się błędów i to właśnie Arka jest lepsza o tą jedną bramkę. Myślę, że zaangażowanie na pewno nam nie można odmówić, bo walczyliśmy, zasuwaliśmy, ale brakowało konkretów. Dzisiaj Arka była konkretniejsza o tą jedną bramkę i niestety przegrywamy u siebie. Z pewnością tak, natomiast wydaje mi się, że konkrety Arki pojawiły się dopiero w drugiej połowie, bo gdybyście kontynuowali w drugiej odsłonie to, co zaprezentowaliście w pierwszych 30 kilku minutach, to wcale tak się nie musiało skończyć. Tak, myślę, że zdecydowanie lepsza pierwsza połowa, aczkolwiek w drugiej też mieliśmy swoje sytuacje, ale ich gdzieś konkretnie nie wykorzystaliśmy i co? I nie ustrzeliśmy się błędów, tak, bo wybiliśmy tą piłkę i za późno doskoczyliśmy do Almana i on strzelił po krótkim rogu bramkę. No, niestety, no, przegrywamy i na pewno nie jesteśmy z tego zadowoleni, aczkolwiek musimy podnieść głowę, za 3 dni mamy kolejny ważny mecz i walczymy dalej.